Body of Art, czyli ciało sztuki, to tytuł najnowszej wystawy Anki Leśniak, której wernisaż odbędzie się w sobotę 24 lipca w Galerii Sztuki Najnowszej Miejskiego Ośrodka Sztuki. Jak sugeruje tytuł wystawy, głównym elementem, podmiotem i narzędziem sztuki łódzkiej artystki jest ciało. Będzie tu można zobaczyć taki mój manifest artystyczny, który nosi tytuł Krytyk Sztuki jako jej tworzywo, gdzie właściwie mówię o malarstwie, o tego, że ja w swojej twórczości wychodzę od malarstwa i to takiego malarstwa, które powinno być sexy, czyli że nie lubię malarstwa geometrycznego, lubię właśnie takie malarstwo ekspresyjne, malarstwo gestu, koloru, farby, faktury, w którym też używam właśnie swojego ciała, a także później ciała innych osób. Mówię, też będzie tutaj dokumentacja akcji malarskich z publicznością. To były takie akcje, gdzie widzowie chodzili pojedynczo za zasłonę, czyli w akcji uczestniczyli tylko ci, którzy chcieli brać w niej czynny udział. Nie wyeliminowałam tak zwanych gapiów, którzy nie mieli odwagi wyjść za zasłonkę, też jakby nie zobaczyli całości akcji. I będzie to jeszcze pokazywany cykl, między innymi cykl fotografii i wideo, który nazywa się Top Models, ale nie chodzi tutaj o współczesne modelki, tylko chodzi o kobiety, które pojawiały się na obrazach dawnych mistrzów, między innymi Tycjana, Goi, Rembrandta. Natomiast ja tym kobietom jakby przywracam tożsamość i głos, czyli wcielam się w ich rolę i próbuję opowiedzieć ich historię, czyli dojść do tego, kim one były. Przestrzeń galerii zapełnią instalacje, projekcje wideo oraz tajemniczy performance, którego szczegółów artystka nie chciała ujawnić. Zapraszam jutro do Galerii Sztuki Najnowszej w Gorzowie na godzinę 17. Tutaj będzie miał miejsce wernisaż mojej wystawy, a także akcja z udziałem publiczności. Oczywiście nie mogę zdradzić, jak będzie przebiegała sama akcja, ale właśnie ona będzie rozpoczęciem i wstępem do całej wystawy.